Dzień dobry, kochani! Witam Was w pogaduchach Uropuchy. Witam Was bardzo, bardzo wyjątkowo serdecznie. Filmik też jest wyjątkowy i dodatkowy, albowiem wczoraj mój kanał miał 100 subskrybenta. Jak dzika z tego powodu, bo do tej 100 to tak szło mozolnie, że normalnie już zaczynam momentami wątpić w to. Bo to były tylko króciutkie chwileczki, chwilunie zwątpienia. Gdzie teraz siedzę? No zgadnijcie. To jest mój set. Zbudowałam nowy set, ponieważ musiałam przenieść z tego kąta regał z kosmetykami do tego kąta, żeby nie padało słońce. Mimo że one są dosyć głęboko, to jednak żeby słońce nie padało, tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie w tej sytuacji set po prostu. I nie, tak kręcić nie będę. W aparacie jest jeszcze przytwierdzony obiektyw super szerokokątny. Robiłam zdjęcie, filmik, jaki nakręciłam, taki z muzyczką, żeby te obrazy pasowały pod beat tej muzyki. No niestety nie mam gimbala, dobry gimbal 600 euro. No to muszę trochę pogibać do pracy, żeby dobry gimbal mieć, nie? No niestety. Ale kręcenie filmu zaczęło mi się podobać. To i właśnie chciałam pokazać wam mój set i powiedzieć, że kręcić będę nowym z 50 mm 1,8 jasnym obiektywem. No to teraz zmieni obiektyw i za chwileczkę się znowu zobaczymy, kochani. Zanim się z wami, kochani, tak naprawdę przywitam, to chciałam was zaprosić na filmik, który nakręciłam, Janusz do Frankfurtu, i skomentowali go. Wśród osób skomentują ten filmik, wylosuję po prostu niespodziankę. Będzie to jakiś kosmetyk na pewno, to na pewno. Ale co do 15 maja z tych komentujących wylosuję jedną osobę, której prześlę niespodziankę. Poproszę o adres prywatny, mailowy i o adres prywatny i tą niespodziankę jej prześlę. Tak sobie postanowiłam, żeby uczcić tą setuchnę, którą mam. No to teraz nastąpi...
Tak więc, kochani, widzimy się ponownie w normalnym 50-milimetrowym obiektywie, gdzie pięknie tło jest z tyłu zamazane. Z całego serca dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście. Za to, że mogę to moje hobby robić, za to, że z tą radością przychodzę tutaj na górę do mojego pokoju, siadam za obiektywem kamery i kręcę filmiki. Ponieważ sobie pierwszy raz chyba od 2 lat zafarbowałam włosy sama. Farbowałam już, jak miałam bardzo długie sama włosy, także, bo wtedy w ogóle nie chodziłam do fryzjera, bo to bez sensu z takimi do pasa czy za pas latać do fryzjera. Chociaż u mojego salwy widzę dziewczyny i jest tam taki jeden specjalny pan fryzjer, który jest tylko od długich włosów. Nie? Tam, chociaż z krótkimi też sobie dam radę, nie ma żadnego problemu. Tam w ręce którego człowiek wejdzie, u tego mojego fryzjera, może inaczej stylowo cię po swojemu, ale zawsze zadowolony człowiek wyjdzie. Ja mam swoją Krystianę, no bo ona też koniami się pasjonuje. W ogóle to jej drugi zawód zrobiła sobie, jest pedikurzystką koni. No, teraz pracuje na pół etatu, a resztę pół etatu, tam gdzie jej koń stoi, i wołają ją też. Te konie, które nie są podkuwane, po prostu robi pedikurę kopyt końskich pilnikiem. Takie rzeczy się robi, to jej sprawia też radość dziką. A wracając do farby, no kupiłam farbę. Taką kupiłam farbę. Taki kolor, no wiadomo, że mi nie wyjdzie. Musiałabym mieszać. Pamiętam, że kiedyś w fabryce Złota była taka babeczka z Gdańska i ona miała taki przepiękny kolor, o tak jak ta, o taki. No może ton ciemniejszy i ona mi podaje, jakie numery farbuje. Z tym, że ona była rudawa, więc no więc no, to u niej lepiej wyglądało, a ja kupiłam z ciekawości, bo co to mi na tej głowie wyjdzie. Poza tym tu pisze, że to jest z żelem, że nie kapie, faktycznie nie kapie. No kolor, no będę musiała zmieszać, ale na pewno tą farbę na pewno kupię, bo nie kapie, naprawdę nie kapie. Jest, poza tym po umyciu ma bardzo dobry ten pielęgnacyjny, ten conditioner i naprawdę bardzo dobry, nie są oklapnięte te włosy, same wyschły, no bo jeszcze są takie, nie wiem, koło południa, mam dzisiaj, teraz mamy godzinę 15:30, no tak koło 12:00, jak pożegnałam męża, który pojechał do Hamburga, w piątek egzaminy, do piątku będę go przygotowywał, także jestem słomiana wdowa jestem. Pomogłam mężowi jeden koferek znieść, no bo on z tym kręgosłupem, no i oczywiście ja lubię z bliska pożegnać mojego, nie z nim machać mi, to ja muszę widzieć, jak odjeżdża i wtedy mogę chusteczką pomachać i tak. No tak, tak mam i już, no. I tak gości żegnam, tak męża żegnam, tak wszystkich żegnam. No i tak, wracając do kanału właśnie, do tych podziękowań, bo tak skaczę znowu z kwiatka na kwiatek. No, szczęśliwa jestem niesamowicie. Na Facebooku mam bardzo duży odzew, mam ponad 320 w grupie już ludzi. No, żeby tak każdy chciał kliknąć na ten, zajrzeć na filmik, no ale oglądają te filmiki, zostawiam też na Facebooku, żeby sobie ludzie też, bo nie wszyscy lubią swoje dane osobowe, chociaż gorszego złodzieja danych osobowych od Google'a, no to jest tylko Facebook. No, także, no ale każdy ma swoje i ja to szanuję. Ja to szanuję i sobie będę tak spokojnie sobie szła. Do Basi powiedziałam, że no może dożyję 1000, bo teraz czekam na 1000. Ona mówi, że jestem taka naturalna i że ludzie lubią naturalne. Tak, ja też lubię naturalnych ludzi, ale ja przychodzę z blogów. Od 2005 roku do końca kwietnia tego roku, od czerwca 2005 do końca kwietnia tego roku blogowałam. Ja bardzo lubię pisać, w piśmie po prostu zawieram te myśli. Lubię bardzo. Ostatnio się wypaliłam jakby i stwierdziłam, że ja muszę się dzielić z ludźmi, myślałam, no bo tyle lat blogowania, no to no niestety, to jest jak nauk.
Więc stwierdziłam, że ta forma, już się przestałam bać obiektywu kamery, a to tylko dlatego, że nie siedzę na żywo w studio telewizyjnym. Pewnie jakbym siedziała, to bym się cała trzęsła. Tak siedzę sobie tutaj i koty czasami przyjdą zobaczyć, co ta pani tutaj gada tak do siebie. Także mówię i to ostatnio wypaliłam się i poza tym zaczęło mnie interesować robienie filmików, no oczywiście ze zdjęciami to ja się nigdy nie wypalę. Także to jest taka działka mojego hobby, to jest takie moje hobby, gdzie zawsze jest nowe, zawsze jest piękne, zawsze każda sesja zdjęciowa, gdzie by ona nie była, z kim by ona nie była, i o jakiej porze dnia, czy na zewnątrz, jest zawsze wyjątkowym czymś dla mnie, bardzo wyjątkowym. Tak samo jak kręcenie filmików dla was i dla siebie też, no bo to robię też dla siebie, prawda? No a wracając tak do tego, jaki człowiek jest oryginalny, no więc na blogach spotkałam się z ludźmi, którzy przedstawiali kogoś innego niż są. Byli ludzie, którzy pisali, że są chorzy na raka, a to nie była prawda. Są ludzie, którzy opowiadają jakieś niesamowite rzeczy, a tacy nie są w ogóle, bo po poznaniu na przykład tych ludzi. Są ludzie, którzy tak siebie okłamują, że wierzą w te wszystkie kłamstwa. No ale że człowiek jest w tych blogach, nie widzi się tego człowieka tak jak wy mnie teraz widzicie bezpośrednio w obiektywie kamery, a pisać można, papier jest cierpliwy, nie? Prawda? Sami wiecie jak to jest, nie? A tu się okazuje, że jednak na kanałach YouTube'a, tak się to chyba mówi, są osoby, które kłamią. Ja wam powiem, że to, że ktoś kłamie, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no bo są ludzie, którzy chcieliby być inni w oczach innych, jak są, no są niezrealizowani w swoim życiu, są nieszczęśliwi, no i w ten sposób sobie to komprymują po prostu, nie? Sobie to komprymują, tak to chyba się mówi, tak? Ale co mnie, jakie zjawisko mnie zdziwiło, że ludzie uwielbiają być okłamywani. Wiecie? I tych kłamców jeszcze popierają. Tak? On mówi, widzisz żywym okiem, że co innego, a ta osoba mówi ci zupełnie co innego i mówisz tej osobie, żeby przestała kłamać. Na niemieckich kanałach YouTube'a na całe szczęście i dzięki Bogu taka osoba po prostu natychmiast traci wszystkich subskrybentów i ten kanał umiera po prostu śmiercią naturalną. Jest taka Lena, to jest Szwedka, która mieszka w Niemczech, bardzo fajna babeczka, naprawdę przemiła. I fajne te filmiki ma, naprawdę. I ona, to naprawdę bardzo dużo, nie? Właśnie zauważam, że youtuberzy bardzo dużo używają, naprawdę ja też. Naprawdę. I ta Leda właśnie, ona prezentuje tą aloe verę, ona prezentuje naturalne kosmetyki, bez tam, jak L'Oreal, takie naturalne, bez zwierzęcych tam jakichś, no biokosmetyki, o tak, no ja to po polsku nie umiem, po niemiecku z tym się spotykam, w Polsce ja się z tym, jak żyłam, mieszkałam, to się z tym nie spotkałam, no czytam o tym, no to, ale nie używam tych słów, stąd tak mi ciężko przychodzą, także proszę wybaczcie. No i tam prezentowała jeden kosmetyk i w składzie właśnie było coś niebiocoś, jakaś chemia była straszliwa. Ona tego nie sprawdziła. Ludzie, jak się na nią rzucili, że kłamie, że przestała oszukiwać, normalnie straciła, nie wiem, z 1500 subskrybentów. No, i ona tłumaczyła się, później zrobiła filmik taki, no łzy w oczach miała, że nie zauważyła tego po prostu, nie? Nie, ten, ja ją bardzo lubię, ja wiem, że ona nie oszukuje, ja wiem, że ona te naturalne kosmetyki testuje i kupuje i nimi się smaruje i stoi za nimi, więc dlaczego miałabym jej nie wierzyć? Można było jej po prostu zwrócić uwagę, a tam ją naprawdę napadli, no ale ludzie tam zostali ci wierni. Ja jej napisałam, wiele, na czemu ty się przejmujesz tym? Ja ją uwielbiam za ten szwedzki akcent w języku niemieckim, jest niesamowita po prostu. Tak, no, ja lubię jak Szwedzi mówią ja, tak, jo,
No uwielbiam to, to no, zakochana jestem w tych ją. I czasami tak się myli właśnie, i tak zamiast powiedzieć ja, to ją, no przepiękny ma akcent. No i tak ją, ten, no i dalej prowadzi ten kanał, no bo już chciała naprawdę zrezygnować. A tu babsko, proszę ja was, na polskim kanale, idzie w zaparte, kochani, idzie w zaparte. My mamy wielu przyjaciół z różnych dziedzin życia, z różnych, naprawdę. To są męża przyjaciele bardziej, bo on się tu urodził, on się tu wychowywał. I jeden z jego przyjacieli jest chirurgiem kosmetycznym. Ma swoją praktykę prywatną, to już po trzecim rozwodzie to mu się bardzo ta zmniejszyła, no bo żony nie, ciągną, były tu w Niemczech, raz żona, całe życie żona, nie ma, musi się dzielić, nie ma nawet dyskusji. Ja mu wysłałam link i napisałam pod mailem. Popatrz, przecież mówię, ta baba wpiera ludziom, że ona ma wszystko naturalne. Jeszcze opowiada, że operacji plastycznych nie miała. Tu nie chodzi o operacje, o zabiegi estetyczne. Operacja plastyczna to jest nos, przydałby jej się. Uszy, oj by jej się przydały. Ja na przykład kolczyków w ogóle nie noszę, bo uszy mam, zawsze miałam nieduże, takie przy sobie bardzo ładnie ułożone, ale na starość, im człowiek starszy, nie wiem czy wiecie, ludziom rosną uszy i nos. I te moje uszy już mi się takie wielkie, że jak jeszcze kolczyk, no to już w ogóle coś strasznego. Także by się przydała operacja plastyczna tych odstających uszu wielkich. I tego kłamstwa, tego nosa, ten nos to ma z tego kłamania. Tak się wydłuży i tam o operacjach plastycznych. To nie jest, to zabiegi są, ach Boże kochany. A ludzie w to, i te baby tam łażą i wyzywają te, co, te które prawdę tam kosmetyczki są, kosmetolożki to się teraz nazywa, tak? Po studiach babki, że co ona tutaj pierniczy, no wystarczy porównać firmy, nie? No więc odpowiedź, zadzwonił do mnie, mówi, no co ty, mówi dziewczyna, mówi, no co ty? Przecież jakby jej tak, mówi, tą igłą przyłożyć po obydwa policzki, to by jej to wisiało i się ten, albo jakby jej rozwiązać z tyłu te supły. Co ty, mówi, jest nabotoksowana i coś tam jeszcze wymienił i w ogóle. Wiecie co, ja miałam botoks, naprawdę. Słowo honoru, miałam botoks. To było, zaraz mam, 20 lat temu. No, mój wnuczek ma teraz 21 i pół, tak? 20, albo 20, wtedy miał pół roczku, tak mniej więcej. No, moja córka się uczyła o tej porze do matury, a ja się nim zajmowałam i miałam swoje małe dziecko jeszcze. Znaczy córka wtedy jeszcze u mnie mieszkała. No i się zdarzyło wcześniej, dziecko w styczniu urodziła, w kwietniu zdała maturę na bardzo dobry stopień, także nie ma żadnego problemu. W każdym razie to nie jest tematem. I ja miałam tak potworne migreny, że i u dentysty już byłam. Gdzie ja nie chodziłam, w nocy do mnie przyjeżdżała lekarka albo pogotowie, Pyralgin, zapomniałam, kto się nazywa, Sulfo. Nieważne, no Pyralgin w zastrzyku mi dawali, żebym ja, bo po ścianach chodziłam i mnie już z tego bólu, z tych bolała cała skóra głowy. Ja nie mogłam włosów uczesać. Ja miałam długie wtedy te włosy, takie do pasa. Nie mogłam po prostu, to mnie wszystko tak, bo to migrena, to wiadomo, boli nad oczami. To już miałam tak podrażnioną skórę, że byłam jakoś tak u lekarza mojego, doktora, on mi też wtedy jakoś też tabletki na moje tam sprawy te nerwicowe i lękowe stany dobierał. On mówi, wie pani co, ja pani wstrzyknę botoks, mówi, bo widział, bo on mi tutaj zatoki mi jakoś badał, tak. Tak, zatoki mi badał. I ja mówię, że boli mnie, że nikt mnie nie dotyka, nie? No i miałam ten botoks. I te migreny się skończyły, bo to się okazało, on mi dobrał te tabletki. Ja je biorę do dzisiaj, bo to są antydepresyjne i są też przeciwko migrenie. I ja je biorę do dzisiaj. Znaczy były momenty, kiedy nie brałam, były przerwy, ale one są któreś tam z kolei, on mi dobrał je właśnie jakoś, tak to było. I z tym botoksem on mnie trzymał i on mówi, się pani nie przejmuje, a pani mówi tyle, żeby panią to kilka miesięcy trzymało i pani ten ból, ten i faktycznie się uśnieżył ten ból. I już później jak mi ten botoks zszedł, nigdy już, znaczy migreny miewałam, jak mam stres,
No miewałam, do szkoły poszłam, też miewałam ze stresu migreny, ale dzięki tym tabletkom już nie były takie bolesne. Wystarczyło się położyć w ciemnym tym pomieszczeniu i nie chodziłam po ścianach, nie dzięki temu lekarstwu, które biorę z przerwami. W tej chwili od kilku lat biorę je non stop. No i to wtedy ten botoks miałam, to się przyznaję uczciwie, ale tak, kochani, do mnie zaraz chciałam powiedzieć, naprawdę, do mnie, do twarzy ze strzykawką proszę się nie zbliżać i tyle. Jak ja bardzo bym chciała mieć zrobione, wypełnione rzęsy tym permanentnym make-up, o. Bardzo, ale jak, Boże kochany, jak ja idę do okulisty, on mi próbuje coś, krople, to ja muszę sobie sama, na przykład jeszcze jak ten astygmatyz, jeszcze teraz to już dzięki Bogu nie jestem, ja sobie sama atropiną kropiłam, bo nie i już. Bardzo bym chciała, bo na stare lata zanikają tutaj, Weanka ma, no ślicznie wygląda, same właśnie kontury ust tak przecieniować, to wygląda tak naturalnie, że człowiek nie zgadnie, czy masz te usta, czy nie masz tych ust zrobionych po prostu tak teraz może, ale nie, i z igłą do mojej twarzy proszę won i tyle. I na tym jest koniec, no chyba, że sama ze ten botoks będę wstrzykiwać, nie, on właśnie się pytał ten przyjaciel mojego męża, czy się pisze na jakiś tam zabieg. Nie, kochany, mówię, ja bardzo ci dziękuję. Ja tylko chciałam twojej opinii, bo może ja jestem niewidoma, może no ja nie wiem, no nagrania są w HD, no nie są takim jak ja mam. No jest prawdopodobnie z moim obiektywem to by tam wyszło o wiele, wiele więcej. No ale co zrobisz? No bronią. Ludzie kochają być okłamywani. No to jest niesamowite, no ale tak, no Niemcy wierzyli Hitlerowi. Polacy wierzą PiS-owi. No więc faktycznie ludzie lubią być okłamywani. Dla mnie to jest najgorsze, co może być w życiu. Dać się okłamywać i wierzyć w to. Wiecie, ja jako, no, moja matka w telewizji pracowała prawie ponad 40 lat. Ja jako młoda dziewczyna na wakacje sobie tam pracowałam jako goniec. Jako goniec, na koniec ten się woziło krótko przed rozpoczęciem Kroniki Szczecińskiej taśmy do cenzora. Niedaleko na Starym Mieście był cenzor. Nie? Wiecie co, ludzie jak wtedy pisali teksty do tej kroniki i te cenzury, to one były takie bardziej... Ta komuna wierzyła, że naród jest inteligentny, że naród takiemu pierdołom, takim nie będzie wierzył. A to, co wyprawia w tej chwili PiS, to oni mają każdego za durnia. To tam nie ma zero szacunku. Ta komuna jeszcze jakaś tam iskierka szacunku istniała dla tego obywatela. A tutaj to już kompletnie idą zaparte na całego. I tak właśnie te, ja się wcale w sumie nie dziwię, że te baby tak wierzą tej kłamiącej babie. No, głupota zawsze była czymś, co mnie osłabiało, co po prostu, Boże, ile myśmy walk toczyli na przykład na ile było sytuacji, był taki jeden nawet proces się nazywał, on był z WordPressu, tam ludzi straszył, że do pracy ludziom, wyzywał tych ludzi, to takie tam towarzystwo też chodzi na ten, ja nie wiem, ja nie rozumiem, naprawdę nie wiem i tego to do mnie nigdy nie dotrze. Zablokowałam Przyściusieńko, nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć i tych kłamstw, bo naprawdę, no padło mi wszystko, że ludzie po prostu kochają być okłamywani. No to co, od dzisiaj jestem księżniczka perska. Ropucha została pocałowana, przyszedł każdy, pocałował ropuchę i zostałam księżniczką perską. O! Prawda? No, koronę se kuźwa będę musiała iść kupić, wiecie, to, albo sobie wytnę z papiórka. Zeżrę czekoladę tam na dole, jeszcze jedna została gorzka i sobie z papiórka wytnę i jak co tutaj przyjdę tego księżniczka perska. Wierzycie mi? Dobrze, dziękuję bardzo, że mi wierzycie. A ci, co nie wierzą, to są głupi. Głupi jak buty, no. No i taką jeszcze mam na koniec nieciekawą, niedobrze się z tym czuję. Ostatnio ta moja Irenka, która u mnie sprząta, zaczęła przychodzić w kratkę. I sprzątała naprawdę, naprawdę rewelacyjnie, bo to nie ma się do czego przyczepić. To była jak Gosia moja, że Gosia, ja zanim Gosi powiedziałam, to Gosia już dawno to zrobiła.
I ta Irenka też była taka, że ten... Ale zaczęłam tak w kratkę, naprawdę w kratkę chodzić. Nie, i najgorsze to, że wiecie co, ja zaczęłam się bać, czy ja dobrze zaplanowałam czas, no bo ona mnie na przykład przyszła w poniedziałek, posprzątała, a później w piątek miała przyjść i mnie na weekend zostawiała z brudną chałupą, nie? No to ja, jak miałam wolne, a nawet jak nie miałam, no to dawaj w te pędy za sprzątanie. I złapałam się ostatnio na tym, to było tak z półtorej miesiąca temu, że zaczęłam się denerwować, czy ona zadzwoni, zaczęłam zaglądać na telefon, bo ona mi na telefon, na WhatsAppa albo na Facebooku wiadomości, że gdzieś tam dłużej została i tam, bo ona pracuje normalnie też na 8 godzin. I te dwa dni przychodziła po 2,5 godziny do nas sprzątać po południu. No i właśnie na tego WhatsAppa się patrzyłam, czy aby jest taka, ojej, czy aby, nie? I w tym momencie jak ona przyszła tam po którymś razie, tam jej córka miała szkarlatynę, no dobra, jest okej, nie? I co chwilę coś się było. Pytam się, Irenka, czy ty... czy to jest dla ciebie za dużo te 8 godzin i te dwa razy w tygodniu do nas? Mówię, no ona się wyprowadziła z tej wsi do wsi 10 kilometrów dalej, może ten dojazd jest ci nie taki, to, no powiedz, no, no tu ja zacznę wtedy szukać ten, a na ciebie po prostu no zwolnię od tych obowiązków, nie? Nie, nie, ona tak, ona tu lubi przychodzić, ona jak ty, jak będzie, to mi zaraz powie i da mi czas, żebym ja sobie drugą znalazła i w ogóle. No i następne 4 razy przyszła, czyli następne tam 4 tygodnie przyszła po kolei bez żadnych i znowu kurcze pieczone. Teraz pod koniec ubiegłego tego, co my mamy? Boże kochany, co my mamy? W poniedziałek miała przyjść. Tak, tak. Ja miałam wolne, przepraszam. I w pół do czwartej, o 17 zaczyna, że ona przyjść nie może, bo dłużej pracuje, jest tam gdzieś jeszcze wieś dalej z tą swoją firmą i ten, nie, więc ja jej... Ja się tak zdenerwowałam, że prawie się popłakałam, nie? I odpisałam jej, że w takim układzie to ja bardzo dziękuję za współpracę i ja nie będę grała w ruletkę, czy ona przyjdzie, czy nie, bo to ma mnie uwolnić od stresu sprzątania, a nie jeszcze dołożyć stresu, prawda? Ona mi marnuje to, co jest dla człowieka najdroższe i to, co jest bezcenne, czas. Czas mi marnuje ta kobieta. W ten sposób. Ja sobie zupełnie inaczej, ja już jestem w tym wieku, że nie stać na marnowanie czasu. Więc to jej odpisałam i zakończyłam po prostu naszą współpracę, no bo raz dałam jej szansę, no bo dobra była w tym, co robi. No nie ukrywajmy i też znowu szukać, no to cholery człowiek idzie dostać, nie? Ale tak się wkurzyłam, że sprzątałam też 2 godziny chałupę po prostu na błysk. Nawet znalazłam miejsca, gdzie nie dotarła Irenka. No, z tego wszystkiego. No już mąż się ze mnie śmiał, że wymyślasz, nie? Ja mówię, no, bo się, no, zdenerwowałam się. Ale dobry duszek za mną jakiś tam stoi jednak, bo dałam ogłoszenie i w ciągu godziny zgłosiła się dziewczyna i była wczoraj. Drobniutka, malutka, jak moja Gosia. Z Węgier dziewczyna jest, no zobaczymy. Studentką jest, ale jest na macierzyńskim, no ja mówię, że na dłużej potrzebuje, no to nie ma sprawy. Jej godziny pasują i mieszka dosłownie, ach nie ma, nie, 400 metrów stąd. Zobaczymy, przyjdzie w następny piątek, ja będę akurat w domu, tak się umówiłyśmy, no bo tu raz, drugi, trzeci trzeba pokazać, trzeba ten, no zobaczymy jak. Będzie ten, to zostanie dziewczyna i przemiła dziewczyna, mnie się ona spodobała, kotom się spodobała. Także, no a ja to właśnie z tą Irenką, no niestety, no przykro mi strasznie po prostu, bo ją bardzo lubiłam i no ale mówię, nie, ja mam 60, w sierpniu skończę 61 lat i mi szkoda mojego czasu, kochani, na to, żebym go marnowała, naprawdę. Jeżeli ja zdecyduję, ja osobiście, sama, że ja sobie usiądę i będę ten czas marnować, będę sobie pluć i łapać i po zadku się drapać, to ja zdecydowałam. Ale nikt obcy nie będzie mi marnował czasu. Ludzi, którzy mi marnują, ja po prostu jednym celnym kopem wywalam z życia już od ładnych kilku lat. Bo szkoda mi tego czasu marnować, ta.
na ludzi, którzy na to nie zasługują, na ten mój czas, po prostu. Kochani, miał być krótki filmik, jestem ciekawa, ile tam bla, 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 bla było, no ale to jest taki w międzyczasie filmik, dziękczynny oczywiście, plotno opowiadałam, ile wlezie. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca. Przychodźcie tutaj, kochani, piszcie, co chcecie, żeby Wam prezentować. Kochani, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, bądźcie dobrej myśli, jeżeli jakieś coś tam się złego dzieje u Was w życiu. Pamiętać, za wszystkich trzymam kciuki. Życzę Wam naprawdę, naprawdę z całego serca serdeczności, tyle, żebyście wszyscy byli szczęśliwi, żeby cały świat był. Ludzie szczęśliwi nie szczęśliwiają innych ludzi. O, i nie zazdroszczą innym szczęścia. No ja nie twierdzę, że Wy tak robicie, ale znam ludzi, którzy są przeszczęśliwi, a kurczę, patrzą się na każdy twój krok i ze złości też sinieją, nie? Że tobie się lepiej powodzi. Ja się cieszę z ludzkiego szczęścia, bo jestem też szczęśliwa z nimi. Ja poza tym egoistycznie twierdzę, że wtedy się mnie nie będą czepiać, jak będą szczęśliwi, prawda? Jasne, proste. Bądźcie szczęśliwi, mówcie o mnie, opowiadajcie. Może jeszcze za tego życia do 1000 dojdę, to będą wtedy balety. Ojejejejej. Kochani, trzymajcie się zdrowo, pięknej pogody, bo tu jest 8 stopni, było przez moment lato. Benek stoi na balkonie, aż się boję, czy z tego tarasie mi nie zwiednie, bo w nocy 3-4 stopnie. No ale mój mąż stwierdził, że nie. No to jak nie, jak będzie ten, to musi go reanimować. Jeżeli twierdził, że nie, to musi go reanimować. Kochani, trzymajcie się. W piątek będzie normalny filmik już. A ten taki w międzyczasie. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa. Mua. Mua.